To było niesamowite, kiedy przebiliśmy balon i zobaczyłem różowy kolor. Teraz tak naprawdę bardzo taki gorący okres dla ciebie, bo już zaraz przywitasz na świecie swoje drugie dziecko, dlatego zastanawiam się, czy w ogóle tak zostajecie jeszcze w temacie eventów. Czy Kamila cię tak z chęcią puściła dzisiaj na ten event? Tak, oczywiście. Kamila jest bardzo wyrozumiała, natomiast nie ukrywam, że cały czas trzymam rękę przy kieszeni i sprawdzam, czy telefon nie wibruje, bo różnie to może być i czasami może być tak, że będę musiał za chwilę wyjść. No ale nie uprzedzam faktów, ani nie wywołuję wilka z lasu. A jest stres przed tym wielkim dniem? Zawsze jest stres. To jest bardzo ważne wydarzenie emocjonalne. No, czekam na swoją wymarzoną córeczkę, więc no nie mogę się już doczekać. Teraz strasznie wkręciłem w rolę taty i bardzo dużo czerpię z tego radości. No i dla mnie to jest kolejne szczęście, na które już czekamy, po prostu czekamy i nie możemy się doczekać. A jakie emocje są u Maxa teraz? On czeka się i pyta, mamusiu, kiedy? Już widać, że tak bardzo chce mieć to rodzeństwo. Znaczy my bardzo mocno tłumaczyliśmy, on doskonale sobie zdaje sprawę, że w brzuchu jest dzidzia, że tam jest malutkie dziecko, które niedługo z nami zamieszka, no bo widzi, że są meble w domu dla dziecka. Skręcałem te meble z Maksymilianem. Starałem się go cały czas angażować i tak też będę czynił po narodzinach, żeby nie czuł się odtrącony, żeby nie patrzył na nową dzicię z boku, ale też czynnie pomagał, jak coś trzeba będzie najmniejszego zrobić, to będziemy go angażować. Mam nadzieję, że... Znaczy jestem przekonany, że zaraz ta różnica wieków szybko się zatrze, bo to będzie nieco ponad 2 lata i będą się wspólnie razem zajmować sobą i bawić się razem. A jakie było twoje pierwszy taki odruch, kiedy dowiedziałeś się, że właśnie to będzie córeczka? To było coś niesamowitego. Naprawdę nie spodziewałem się tego, nawet nie śmiałem marzyć, bo patrząc na statystyki z mojej strony, to tam sami mężczyźni. Bracia mojego taty, a byli to sami bracia, mieli w większości tylko synów. No nas też 3 chłopaków, więc to było niesamowite, kiedy przebiliśmy balon i zobaczyłem różowy kolor, to było coś niesamowitego. Zastanawiałem się tak, mówiłem sobie, tłumaczyłem, pytałem się siebie, czy ja już wyczerpałem limit szczęścia, czy to już jest, jakby, czy wypada mi się cieszyć z czegoś, z kolejnej rzeczy, która mi się przytrafiła, ale chyba nie. A duże były dyskusje odnośnie imienia? Nie, ponieważ przy pierwszym dziecku uparłem się, że będzie to Maksymilian i teraz powiedziałem, że do Kamili wybieraj, ja zgodzę się z tobą, mam nadzieję, że się zgodzę, ale na szczęście wybrała imię, które od razu mi się spodobało. I na sam koniec, jeśli to jest zbyt intymne, to nie odpowiadaj, ale będziesz rodził z Kamilą? No to wszystko zależy od tego, czy no, teraz sytuacja pozwoli na to, żebym towarzyszył Kamili. Natomiast jeżeli zdarzy się to, raczej chyba nie, ponieważ nie wiem, czy dałbym radę. Jestem strasznie wrażliwy i wchodzę tylko do szpitala i od razu gną mi się nogi. Mam po prostu typowy syndrom prawdziwego mężczyzny.